zanim przejdziemy do konkretów pod tytułem jak to robić, myślę, że przyda Wam się nieco więcej treści motywacyjnych. Zwłaszcza tym osobom, które po raz pierwszy spotykają się z ideą dwujęzyczności zamierzonej. Ja żyję w swojej bańce. Od 3 lat działam w sieci i rozmawiałam już z setkami rodzin wychowującymi swoje dzieci dwujęzycznie, zarówno online, jak i w realnym świecie na różnych spotkaniach. Dla mnie to, że polskie dziecko mówi po angielsku, to coś normalnego. Ale wiem, że nie dla każdego, bo widzę reakcję otoczenia, gdy moje dziecko powie chociaż kilka podstawowych zdań w naszym drugim języku. Zacznę zatem od nas. Mój synek ma w tym momencie 6 lat i jak możecie się domyślić, mówi płynnie i po polsku, i po angielsku. Jak może pamiętacie z pierwszego odcinka, angielski zaczęłam wprowadzać w okolicy jego 2 urodzin. Pamiętam, że na 3 urodziny mówił już płynnie w tym języku i był to nawet w tamtym okresie jego mocniejszy język. W tym momencie trudno mi to określić, który język jest mocniejszy. Generalnie polski, oczywiście ze względu na to, że używa go przez większość dnia i z wszystkimi i wszędzie. Po angielsku komunikuje się wyłącznie ze mną i momentami z tatą. Z drugiej strony, ze względu na ogromne ilości czytanych książek, a czytamy mu z mężem głównie po angielsku, oraz oglądane bajki wyłącznie po angielsku, z wyjątkiem bajek po niemiecku, mam wrażenie, że słownictwo ma bogatsze właśnie w języku angielskim. Na przykład wczoraj podczas wieczornego czytania spytałam go po polsku o nazwę instrumentu i usłyszałam, że to cello, ale nie pamiętam jak po polsku. I tak właśnie wyglądają realia dwujęzycznego wychowania. Oczywiście spodziewam się, że rozpoczynając naukę szkolną, sytuacja ulegnie zmianie. I to jest okej. Fakty są zatem następujące. Można nauczyć dziecko mówić po angielsku, mówiąc do niego po angielsku, ale niekoniecznie wyłącznie po angielsku. U nas było to kilka godzin dziennie, aby osiągnąć taki bardzo fajny poziom. Fakt numer 2. Nie ma czegoś takiego jak w pełni zbalansowana dwujęzyczność. Zawsze któryś język przynajmniej lekko dominuje, a ta dominacja też może się różnić w zależności o jakiej tematyce mowa. Przykładowo, my dużo czytamy na temat maszyn po angielsku, więc i ja, i mój syn bardziej ogarniamy to słownictwo po angielsku niż po polsku. Natomiast wciąż muszę się doszkolić, na przykład, aby rozmawiać z nim po angielsku o matematyce. Na razie przy trudniejszych zadaniach przechodzę na polski. I to jest okej, tak dla jasności. Fakt numer 3. Dwujęzyczność nie ma sztywnych ram. Nie ma jednej właściwej strategii, jednej właściwej drogi. Warto według mnie porzucić takie sztywne założenia czy oczekiwania. Nie trzeba języka znać perfekcyjnie w każdym aspekcie. Każdy popełnia błędy, także native speakerzy. Nikt nie wie wszystkiego. Nie ma czegoś takiego jak idealny akcent. Jeśli masz takie przekonania, to według mnie daleko cię one nie zaprowadzą i mogą być źródłem frustracji i powodem porzucenia całego przedsięwzięcia. Jeśli z kolei słyszysz opinię z gatunku, aby mówić do dziecka po angielsku, to musisz, i tu następuje litania założeń, to pamiętaj, że to jest jedynie czyjeś przekonanie. Ja też byłam przekonana, że uczenie dzieci angielskiego w dzieciństwie nie ma sensu. Serio. Ale zmieniłam zdanie, gdy zaczęłam działać. To, czy chcecie oddać innym ludziom kontrolę nad tym, co robicie w swoim życiu, zależy od Was. Oczywiście warto czytać, słuchać, dowiadywać się nowych rzeczy z rzetelnych źródeł. Z kolei zgadzać się z innymi bezkrytycznie i bezrefleksyjnie? Nie. Ze swojego doświadczenia mogę zatem powiedzieć, że dwujęzyczność zamierzona działa. Jest to oczywiście dowód jedynie anegdotyczny, ale czasami w życiu mamy tylko takie. Jak mawiają informatycy, u mnie działa. Zapraszam do wysłuchania innych rodziców z naszej społeczności, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. PS. Jeśli ten podcast Wam się podoba i warto, abym dalej próbowała mówić do mikrofonu, dajcie mi proszę znać. Znajdziecie mnie na Instagramie i Facebooku. A aby ponieść informacje o tym podcaście dalej, zróbcie po prostu screen ekranu i udostępnijcie, na przykład w swojej relacji. Z góry dziękuję. Droga mamo i drogi tato, moja misja polega na przekonaniu Was, że możecie działać ze swoimi dziećmi, jeśli tylko tego chcecie. Jeśli marzy Wam się, aby języki dla Waszych maluchów były przydatnym narzędziem, którym posługują się z radością i pewnością siebie, a nie tylko przedmiotem w szkole, listami słówek do wkuwania oraz źródłem frustracji i niepewności w dorosłym życiu.
Jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, zapraszam do pobrania darmowego e-booka, który znajdziecie w opisie do tego odcinka. Całą swoją wiedzę i doświadczenie w formie praktycznych życiowych porad zebrałam natomiast w swojej książce pod tytułem Twoje dziecko może mówić także po angielsku. Jestem przekonana, że pomoże ona wielu rodzinom po prostu rozpocząć tę fantastyczną przygodę, z której wiele skorzysta nie tylko samo dziecko, ale również i zaangażowany rodzic.